To jest program Co w Polsce. Michał Karnowski, witam. Zapraszam do wspólnej lektury najnowszego wydania Tygodnika Sieci. Dzieje się dużo w polskiej polityce i także dochodzą do nas niepokojące sygnały. Tym zajęła się redakcja Tygodnika Sieci. Szykują polityczne prześladowania, tworzą listy proskrypcyjne. Jak się bronić? Jak się bronić przed kłamstwem, bezprawiem i przemocą? Jak wzmocnić solidarność polskich patriotów? To temat okładkowy tygodnika sieci. Artykuł Marka Pyzy i Marcina Wikło zatytułowany Zemsta Totalna. Gazeta Wyborcza spuściła ogary ze smyczy, nagonka ruszyła, zaraz się zacznie polowanie. Na naszych oczach pod wodzą Donalda Tuska rodzi się koalicja nienawiści, która merytorycznie może i różni się w bardzo wielu wymiarach, ale cementuje ją chęć odwetu na pisowskim ludzie. Dziennikarze wyborczej, na przykład z całej Polski, stworzyli pisowską listę płac, dzięki której ma powstać szczegółowa lista ta osób do odstrzelenia, gdy tylko rząd pod wodzą Tuska będzie miał ku temu sposobność. Miałem okazję zapoznać się z taką listą w jednym z regionów i to są szokujące rzeczy. Wpisują tam porządnych ludzi, winnych tylko i wyłącznie temu, że pracowali dla Polski. W rządzie zjednoczonej prawicy, o pluskwia się ich obraża. Tutaj rzeczywiście trzeba powiedzieć stop, trzeba krzyczeć nie, nie ma na to zgody. Do pośpiechu w przejmowaniu spółek skarbu państwa i to charakterystyczny język zachęca Marek Belka, mówiąc tak, nie będziemy dzielić włosa na czworo i zastanawiać się, kiedy będziemy mieli odpowiednią liczbę fachowców w służby cywilnej zdolnych do przejęcia urzędów. Należy zrobić szybkie odszczurzanie. Tyle zostało z zapowiedzi lepszego zarządu. Niepolitycznego zarządu. Do likwidacji mają pójść CBA, Instytut Pamięci Narodowej, Polska Fundacja Narodowa, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej czy Narodowy Instytut Wolności. Co zostanie? Państwo polskie ma być chyba takim kadłubkiem ma być wydmuszko, bo mamy przecież państwo w Berlinie. Rządzone z Berlina państwo niemieckie. Stanisław Janecki o zderzeniu ze ścianą. Przestrzega, że jeżeli komuś się wydaje, że rządzenie będzie proste tylko dlatego, że zajmie się nim Donald Tusk razem z opozycją, to lewituje w stratosferze. I na przykład NBP nie dadzą rady przejąć. Zamach na media publiczne będzie absolutnie bezprawdy. Konrad Kołodziejski o zamachu na CPK. Centralny port komunikacyjny miał być symbolem Nowej Polski, kraju dynamicznie się rozwijającego, który w ciągu ostatnich lat wyrósł na lidera. Naszej części Europy. Zmiana władzy po wyborach może oznaczać odrzucenie wielkich projektów rozwojowych i w konsekwencji powrót Polski do dawnej roli państwa peryferyjnego. To będą też e, utracone miejsca pracy. Każdy z Polaków może kiedyś to odczuć, bo to najniższe w historii bezrobocie, które mamy, jednak jest wypracowane dzięki takim kołom zamachowym, dzięki inwestycjom także państwowym to też gigantyczny skok rozwojowy. Jakub Maciejewski o powrocie Balcerowicza. Nie jest już w polityce, nie obejmuje urzędów państwowych, jest jedynie ojcem założycielem think tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju, a jednak Leszek Balcerowicz ma znaczące wpływy w kształtującym się obozie nowej władzy i znów chce wyprzedać Polskę. Gdy Hołownia podczas wieczoru wyborczego mówił o końcu rozdawnictwa, powtarzał jedynie Rady Balcerowicza. Sam ekonomista przyznaje, że głosował na trzecią drogę i to właśnie program Polski 2050 odpowiada mu najbardziej. Będą cieli, będą likwidowali, będą odstrzeliwali, zwalniali, czyścili. A jakiś program pozytywny. Nie słychać. No i jak się przed tym bronić. Ten wątek poruszony jest w rozmowie Jacka Karnowskiego z Adamem Borowskim, wydawcą działaczem opozycji antykomunistycznej. Pokusa sięgnięcia czytam po bezprawie i przemoc będą silne nie tylko z powodów propagandowych. Niemieccy dziennikarze podsuwają Tuskowi ten pomysł bardzo wyraźnie. Lęk przed powrotem prawa i sprawiedliwości do władzy będzie duży zarówno wśród partii III RP, jak i u naszych sąsiadów. W tle jest przecież proces centralizacji Unii Europejskiej. Ale nikt i nic nie zniszczy polskiego pierwiastka wolności, a to oznacza, że jeśli współcześni lewicowcy przyłożą rękę do utraty przez Polskę niepodległości, to ich dzieci znów będą musiały zapłac zapłacić daninę krwi, przestrzega Adam Borowski. Wybrzmiewa w tym wywiadzie poczucie historyczności momentu, w jakim się znajdujemy. Wybory niewiele tu zmieniły, ta bitwa, ta walka Nadal. Grzegorz Górny o pewnej walce też tak można powiedzieć, o kształt polskiego i w ogóle światowego kościoła katolickiego. Kościół kroczący w nieznane, zakończony właśnie watykański synod do spraw synodalności jest tylko jednym z etapów dłuższego procesu którego celem jest zmiana oblicza kościoła. Ale w jakim kierunku? Tutaj bardzo wiele pytań, znaków zapytania i niepokojów. Czy to kredo nie zostanie utracone, czy Dziedzictwo prawdziwej nauki Chrystusowej gdzieś się nie rozmyje. Na to trzeba bardzo uważać. Wielcy mężowie niepodległości i zapracowane kobiety, o nich nie należy zapominać, e, ojcowie i architekci polskiej niepodległości, to tytuł dodatku z okazji święta odzyskania niepodległości w Tygodniku Sieci. To, że Polacy zdobyli niepodległość pod kierownictwem swoich wielkich przywódców, często ze sobą wręcz skłóconych, jest niewątpliwie ewenementem na skalę światową. Z profesorem Józefem Brynkusem z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, historykiem, badaczem dziejów, to Tożsamości i świadomości historycznej Polaków i historii komunistycznej Polski, rozmawia Piotr Słaby. Zagranica, kalifat Rosja. Marek Budzisz w bardzo ciekawym artykule opowiada o tym, że na naszych oczach, zarówno w związku z wojną, jak i z procesami wewnętrznymi, Rosja w coraz większym stopniu staje się muzułmańska, a w coraz mniejszym związana duchowo z tradycją Zachodu. Pamiętamy niedawne antysemickie ekscesy w Rosji i zaskakujące milczenie Kremla, bezradność państwa. Wszystkie te elementy Marek Budzisz składa w jedną opowieść i wskazuje na proces, który może być nieodwracalny może wpłynąć na różne elementy napięć na świecie. Za nami Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Tutaj w tygodniku sieci ciekawy przedruk z pisma Na Szerokim Świecie z listopada 1935 roku, słowa myślę wciąż aktualne. Płoną tysiącem jasnych łun po całym świecie wielkie, wspaniałe, kamienne cmentarze słynne z tego, że mają mogiły wielkich ludzi, groby poetów, pisarzy, uczonych i wodzów. Każdy z nas ma wśród tysięcy polskich cmentarzy jeden cmentarz, na którym doczeka się prędzej czy później swej mogiły. Jedyna sprawiedliwość na ziemi. Ani jednego wyjątku. I ty, chłopie wiejski, i ty, słynny generale, i pan minister, i milioner, i dziad odpustowy. Wszyscy, choć mamy różną kieszeń, różne serca i odmienne Dusze, ten sam czeka nas wszystkich cel. Za wsią, czy pod miastem, cmentarz. To jedna z wielu, z wielu refleksji, które pewnie przeszły przez nasze głowy w te, w te listopadowe dni. Ten listopad pod tym względem refleksji nie kończy się. Nawiedzenia cmentarzy trwają i dobrze. Piękna polska tradycja, czas wyciszenia, czas zadumy, czas myśli, które biegną ku Bogu. Ku naszym bliskim, którzy już odeszli, i ku naszej przyszłości będzie ona, jak w tym artykule, sprawiedliwa. Wszyscy niestety kiedyś umrzemy, co powinno być wezwaniem do dobrego, uczciwego życia. Dziękuję za to spotkanie. To był program, co w Polsce, to był przegląd prasy. Do usłyszenia, do zobaczenia.